Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych, ekonomicznych omówię zagadnienie z finansów, wartości przyszłej rent jako stałych płatności co do wysokości i częstotliwości. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się omówić. Pewien fundusz emerytalny proponuje panu Kowalskiemu odkładanie dodatkowych środków pieniężnych na czas emerytury. W tym celu proponuje odkładanie cykliczne, czyli dokładnie z początkiem każdego miesiąca po 2000 zł na specjalne oszczędnościowe konto bankowe oprocentowane po podatku dochodowym 12% w skali roku przez pozostałych mu do okresu emerytalnego 10 lat. Jakie pieniądze zostaną wypłacone po zakończeniu okresu składkowego? Zakładamy kapitalizację miesięczną. Po pierwsze, z treści zadania musimy umieć zauważyć, że to, co jest niewiadomym, to poziom wartości tych odłożonych pieniędzy przez okres 10 lat po tym, jak będą te odsetki naliczane co miesiąc, a wpłaty będą dokonywane na początku każdego miesiąca. Zaczynamy od tego, że kapitalizacja jest miesięczna. Co to mi daje? To, że stopę procentową, która jest tu akurat roczna, trzeba podzielić przez 12 po to, żeby stopa procentowa była uzgodniona z częstotliwością naliczania odsetek, a w ciągu roku takich naliczeń odsetek mamy 12 co miesiąc, ale na podstawie stopy miesięcznej. Tym, co musimy ustalić w treści zadania, czy na podstawie treści zadania, jest wartość przyszła rent, czyli ile warte są pieniądze na koniec pewnego okresu, ale co jest ważne, rent wypłacanych z góry. A więc wartość przyszła nas interesuje, czyli ile my dostaniemy pieniędzy za 10 lat, gdy oczywiście zaczyna się nasz okres emerytalny. W tym zadanku teoretycznym. My będziemy wpłacać po 2000 zł, tyle wynosi renta. I teraz okres trwania naszego okresu oszczędzania to 10 lat. Gdy mamy kapitalizację miesięczną, musimy ją przeliczyć. Ten okres trwania tego oszczędzania 10 lat musimy przeliczyć na miesiące. Mamy 10 lat, a więc będzie to 10 razy 12 miesięcy w każdym roku. A więc będziemy mieć łącznie 120 okresów trwania kapitalizacji. Gdy wiemy, że stopa procentowa naliczana rocznie to 12%, zostaje nam nic innego, jak tylko podanie odpowiedniego wzoru na renty. Wzorów na renty mamy sporo, ale my musimy wybrać ten wzór, który pokazuje, że wartość przyszła rent, ale wypłacanych z góry. Ja mam symbolem prim, wy możecie mieć z oznaczeniem G jak z góry, musi mieć taki wzór jak u mnie. Symbolika może być zmieniona, ważne, żeby po prawej stronie było podane A, 1 plus oprocentowanie, 1 plus oprocentowanie do liczby tych kapitalizacji, tu R. Gdy podstawimy odpowiednio zarówno naszą kwotę wpłacaną co miesiąc, jak i oprocentowanie roczne przeliczone na miesięczne i tutaj wszystko powpisywane wraz z liczbą tych kapitalizacji miesięcznych, wychodzi wynik. Wynik ten zostaje nam tylko już zinterpretować. Pamiętajcie, że taka interpretacja w przedmiotach ekonomicznych przy zadaniach ilościowych jest po prostu niezbędna. Bez niej zadanie może w ogóle na kolokwium czy egzaminie nie być sprawdzane. Moja przykładowa interpretacja brzmi: po 10 latach fundusz emerytalny wypłaci kwotę 464 678 zł i 15 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne, ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.